Zaki zmienił głos R. Kelly, a trener zrozumiał, że Telich, wysadzaj się z tego autokaru, skoncentruj się. Szatnia na pewno te kontrowersyjne postacie bardzo, bardzo średnio toleruje takich tych ekspertów szukających sensacji. Piotra Świerczewskiego, żona też poszukiwała Piotra, poszukiwała samochodu. Przyszedł Ibrahimowicz Krzychu, nie chciał, Krzysiek nie chciał się gdzieś tam pogodzić z tą rolą zmiennika. Nie zaskoczył mnie topowymi chłopakami od takiego 14 roku życia, więc tutaj tą bazę w głowie mam i to jest mój świat. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest były piłkarz Lecha Poznań, ale nie tylko, wielu klubów, których chyba dzisiaj tutaj wszystkich nie wymienię. Błażej Telichowski, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dokładnie tak jak powiedziałeś, bo mamy niecałą godzinę, więc nie zdążylibyśmy wymienić, a tak poważnie. Cieszę się, że zaprosiłeś mnie, jest to dla mnie wyróżnienie, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Super, ja też się cieszę, bo zgadywaliśmy się dosyć długo, ale wreszcie się udało, ale to też pogadamy sobie, dlaczego u ciebie jest tak ciężko z czasem, bo tych zajęć jest mnóstwo, ale do tego też przejdziemy. Ja na sam początek tylko chciałem powiedzieć, że znajdujemy się w hotelu Ilon na poznańskich Podolanach i też chciałem was wszystkich serdecznie zaprosić, myślę, że razem z Błażejem, że będzie tutaj odbywała się strefa Euro, której jestem, powiedzmy, ambasadorem, też współorganizatorem i będzie się działo tutaj bardzo dużo rzeczy. Na pewno też mam nadzieję, że jednym z gości będzie Błażej Telichowski. Będę na pewno. Więc liczę na to, ale nie tylko, ponieważ będą i dziennikarze, i byli piłkarze, i piłkarze, będzie quiz piłkarski. No i oczywiście to, co najważniejsze, można tu przyjść na co dzień, kiedy będzie odbywało się Euro, będzie można oglądać mecze, zjeść na pewno bardzo dobrze, napić się. Będą zniżki, rabaty, vouchery, konkursy. Będzie się na pewno bardzo dużo działo, także zapraszam do hotelu Ilon na strefę piłkarską Euro. Razem ze mną i też z różnymi gośćmi. Od tego sobie zaczniemy. A teraz Błażej, pytanie do ciebie na sam początek, ponieważ jesteśmy przy okazji właśnie Euro meczu w reprezentacji Polski i chciałem zapytać ciebie, czy ty jesteś dumny z Michała Skurasia, ponieważ załapał się do reprezentacji. Ostatni rok był naprawdę świetny, załapał się do reprezentacji na Euro powołanie. Ostatni rok też świetny, zwieńczony mistrzostwem Belgii, ale to nie było tak wszystko kolorowo u niego w pewnym okresie. Tak naprawdę mam wrażenie, że był nawet skreślony, troszeczkę skreślany powoli z Lecha Poznań. Nagle po odejściu Kuby Kamińskiego ta rola się odwróciła, wziął na swoje barki Lecha Poznań i wszystko się odwróciło. Czy ciebie napawa duma? Czy ty jesteś jakimś tam jego takim piłkarskim tatusiem? Tak to można nazwać. No na pewno duma napawa. Gdzieś też widziałem się w weekend z rodzicami Michała i to, tak można powiedzieć, wspominaliśmy w każdym klubie, gdzie był Michał. Podobnie było w Lechu Poznań, podobnie było na wypożyczenie, że Michał na początku musi walczyć, tak? Musi pokazać się z tego, jakim jest nie tylko zawodnikiem, ale jakim jest człowiekiem. Nigdzie mu nie przychodziło w żadnym klubie nic tak naprawdę łatwo. A wszystko gdzieś tam starał się na treningach i w meczach, których dostawał szansę, i tutaj było podobnie w Belgii. Pomimo że Michał wyjeżdżał już jako chłopak, jak na polską ligę, dojrzały, ukształtowany, no to jednak w Belgii potrzebował troszeczkę czasu. Wydaje mi się, że też gdzieś tutaj zmiana trenera w drugi też na pewno pomogła, tak jak to w piłce, dużo szczęścia, dużo czasami przypadku również powoduje, że zawodnik no, może w czasie jednego meczu zmienić jego sytuacja, czy w czasie kilkunastu dni. A ty byłeś zaskoczony tą odmianą jego jako piłkarza, bo ja ci powiem szczerze, że może nie tyle, że byłem bardzo sceptyczny co do tego, jak on grał, ale naprawdę wiele osób już widziało go w Lechu po prostu skreślonego, a on tak się zawziął, pokazał się z tak dobrej strony, pociągnął tego Lecha do góry i naprawdę ja byłem mocno zaskoczony, jak wytrwale dążył do celu i jak bardzo się podźwignął. Czy ciebie też to zaskoczyło w ogóle w pewnym momencie? Tutaj właśnie, jeżeli chodzi bardziej o takie kuluary, może nie raz oficjalne rozmowy, to byliśmy pewni co do Michała, bo Michał olbrzymi potencjał, tylko żeby czasami Michał w tych latach wcześniejszych uwierzył w siebie i tutaj było troszeczkę też pracy Michała samego ze sobą, wiary we własne umiejętności, bo piłkarską, czy na treningach, czy w meczach towarzyskich, no Michał był piłkarzem, który robił różnicę, więc tutaj też było potrzeba troszeczkę czasu i w końcu zaczął udowadniać to, co potrafił i tak naprawdę
tutaj już w tym sezonie mistrzowskim, czy to w pucharach później też również występował jako zawodnik, który robił tą różnicę, który zapracował na to, że było sporo ofert z klubów zagranicznych, trafił też do mistrzostw świata z trenerem Czesławem Michniewiczem, teraz Euro, także można powiedzieć, że początki trudne, ale trafia tam, gdzie jest jego miejsce na końcu. Bo ja zauważam, a też zauważyłem teraz w meczu z Ukrainą, u niego chyba taka retrospekcja mi się pojawiła trochę właśnie z Lecha, że widziałem po Michale, że on bardzo chce. Mhm. Bardzo mocno chce. Próbował różnych rzeczy, wchodzić w pojedynki, w driblingi. Nie zawsze to wychodziło i mam wrażenie, że tu bardziej się rozbijało to, że on za bardzo chciał pokazać. Takie ja moje było odczucie. Być może tak. Co do Michała, co do gry ofensywnej, chociażby tutaj meczu, co mówimy z Ukrainą, to w ofensywie być może Michał nie był tym Michałem, który w ostatnich gdzieś tam spotkaniach czy to asystował, czy strzelał gole w Belgii, ale jeżeli chodzi o zadania defensywne, poruszanie się w boisku, zadania, które na pewno miał też od trenera Probierza, to myślę, że się wywiązał. Też w drugiej połowie szczególności było widać, że zobaczył, że w tej defensywie trzeba wspomóc też obrońców, skoncentrował się na tym i do przodu było go mniej, też był skrzydłowym, wahadłowym przy tym ustawieniu, także bardziej tutaj myślę w zadań defensywnych się wywiązał. Ofensywnie na pewno jest dużo większy jeszcze potencjał i gdzieś tam szansa pokazania się w ofensywie będzie, czy to w kolejnych meczach, czy szansa, która otrzyma, tak? Także jesteśmy jeszcze wszystko co najlepsze przed nim, jeżeli chodzi o reprezentację. Jesteś związany z Lechem Poznań? I tutaj muszę zapytać o ten temat właśnie ostatniego sezonu, o klub Lech Poznań, o to, co się dzieje wokół niego, bo na pewno też masz jakieś zdanie, też widzisz, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Ale znalazłem też jeden tytuł, oczywiście, tak teraz, żeby cię złapać za słowo, to tutaj tytuł w przeglądzie, który się pojawił, to były twoje słowa. Pomysł z Rumakiem ma szansę się udać. I chyba niełatwo być ekspertem i chyba też byłeś zaskoczony po tym, jak ta sytuacja i droga Mariusza Rumaka się potoczyła, gdy został zatrudniony w Lechu Poznań. Ten sezon wypadł fatalnie, nastroje są też fatalne, więc ciekawy jestem właśnie, co dzisiaj uważasz na temat tego, co wtedy mówiłeś, o ile pamiętasz w ogóle, że o tym rozmawiałeś. Nie, ja oczywiście się nie wypieram tych słów, bo patrząc znów od wewnątrz, od środka, co mówi drużyna, co się na treningach działo, co się wewnątrz klubu działo, wyglądało na to, że przekaz był jeden. Lech ma silną kadrę, Lech ma wyrównaną kadrę, ma zespół, który powinien się bić o mistrzostwo. Brakuje troszeczkę jakby taktycznych przesłanek do tego, żeby mogło być lepiej, więc tak naprawdę nie było jakiejś większej tragedii, tylko małe roszady miały spowodować to, że będzie lepiej. I na to się zanosiło, także gdzieś tutaj tych słów się na pewno nie wypieram. Nie wyszło. Dzisiaj najłatwiej jest powiedzieć, że taki jest sport i taka jest piłka nożna, że przynajmniej 6 klubów w Polsce chciał zdobyć to mistrzostwo, ale mimo wszystko jest to duża porażka, jeżeli chodzi o Lecha Poznań. Ostatnie kolejki to już tak naprawdę to jest pasmo porażek, głowa, która gdzieś myślę, że już nie funkcjonowała też u chłopaków i skończyło się najgorzej jak mogło, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, czyli nie ma takiego absolutnego nawet minimum i europejskich pucharów. Także czekamy, co teraz, co będzie w Poznaniu i co będzie się działo w nowym sezonie. Zmiana trenera już nastąpiła. Mam pytać o nowego trenera. Jak to oceniasz? Bo już po pierwszej konferencji jesteśmy. On też już się zapowiedział. Widać, że przygotowany był całkiem nieźle na tę konferencję. W przeciwieństwie chyba też, jak się porównywało go do Broma, który powiedzmy czasem mylił niektórych zawodników czy drużyny, to tutaj było naprawdę dobre przygotowanie, ale tego czasu potrzeba i wielu kibiców jednak martwi to, że nie mają wrażenia, że cokolwiek w Lechu Poznań się zmieni, że jest to kontynuacja jakiejś takiej myśli, jest to zrzucane na karby zarządu. Ja wiem, że może to by być niezręcznie o wszystkim mówić, bo pewnie też wiesz swoje i też macie jakieś różne stosunki, relacje, ale właśnie kibice jednak mają swoje odczucia, które głośno wyrażają i też ciekawi mnie, jakie ty masz to zdanie na temat tego. Czy to trener to będzie bardziej kontynuacja tej myśli, która do tej pory była, czyli w skrócie mówiąc,
wyszkolić, wypuścić młodych, sprzedać drogo, mistrzostwo może przy okazji, tak? Bo bardziej to w ten sposób jest tutaj rozpatrywane i traktowane. Jak ty to postrzegasz? Ja myślę, że inaczej troszeczkę to postrzegam, że mistrzostwo przy okazji to na pewno nie. Bardziej tutaj zarządzanie kadrą, zarządzanie ludźmi, akurat żadnego wpływu, żadnego wglądu do tego nie mam. Ja tylko mogę tutaj swoje domysły przekazywać. Jeżeli chodzi o trenera, który został wybrany, też na początku nie będę mówił, że znałem tego trenera, ale rozmawiałem z kilkoma osobami, które gdzieś, czy zawodnicy, którzy grali w Danii, czy mają gdzieś wspólnych znajomych, więc pierwsza reakcja była, że naprawdę trener bardzo dobry, tak? Także wielu nawet zaskoczonych Duńczyków, że trener tego pokroju trafił tutaj do Lecha Poznań, więc myślę, że jestem w ogóle taką osobą, że szuka raczej tych pozytywów, nie staram się na siłę zaistnieć jakimiś osądami czy oskarżaniem kogoś, więc mam nadzieję, że tutaj osoba trenera, który teraz dołączył do Lecha Poznań, pociągnie za sobą kolejne zmiany, bo takie są na pewno, jeżeli chodzi o szczególnie o kadrę, może nie przewietrzenie całej szatni, ale zmiany personalne są wskazane i ten czas dopiero się rozpoczyna, bo dzisiaj jest tak naprawdę, kiedy rozmawiamy, jest jeszcze na tyle wcześnie, żeby mówić, czy to są dobre ruchy, czy złe. Oczywiście. Tak? W ogóle rynek na ten moment, mam wrażenie, że się koncentruje na euro, transfery dopiero zaczynają raczkować i tutaj myślę, że będzie podobne, więc ja bym jeszcze mimo wszystko dał czas działaczom tutaj Lecha Poznań, dał czas trenerowi, i oceniać dopiero później, tym bardziej, że już jeden mi tu przeczytałeś, że dałem, teraz nie chciałbym być w shortach. Wiesz co, próbuję cię wypuścić na jakiś mocniejszy tak tekst. Okrężną drogą opowiadałem, ale... Wiesz, chodzi o to, że kibice mają trochę dosyć już tych okrągłych słów, wiesz, to się kończy cały czas co roku na okrągłych słowach, ludzie chcą konkretów i cały czas gdzieś krążymy wokół właśnie takich rozmów bardzo okrągłych, zdań, które do niczego jakby nie prowadzą. Jakbyś ty był w stanie w ogóle, czy jesteś w stanie powiedzieć, co ty byś zmienił, co według ciebie powinno zostać zmienione? Gdzie powinny pojawić się zmiany? Którzy zawodnicy odejść? Kto przyjść? Chcesz konkretów, dobra. Pospalmy to troszeczkę. Co, ja też jestem w tym środowisku, co ty, i też słucham różnych ludzi, różnych opinii. Najłatwiej powiedzieć, że zróbmy zmiany, klub od nowa zbudujmy. No teraz tak mówimy, a jednak mimo wszystko cofnijmy się chociażby do tych lat, kiedy ja byłem w Lechu Poznań, kiedy pewnie dzisiaj będziemy mówić o tym spotkaniu, co mamy po 20 tak, latach. Tak, tak. To nie było kolorowo. To my byliśmy klubem tak naprawdę, ciężko dzisiaj porównać pokroju kogo, ale byliśmy klubem, który nie miał budżetu. Okej, była atmosfera. Myślę, że coś takiego. No, dobra, dokładnie. Skalę, skala, dobra skala. Dzisiaj słyszymy też o problemach gdzieś Korony Kielce. Bardziej tutaj bym patrzył pod tym, takim byliśmy klubem, pomimo że publiczność, kibice zawsze byli z nami, ale jednak nikt, jeżeli chodzi o tabele, o puchary, nikt nas nie traktował poważnie i to trzeba sobie powiedzieć prawdzie w oczy. I to była duża sensacja wtedy, ale wiadomo, była atmosfera, było wszystko inne, ale to dzisiaj klub jest na innym w ogóle etapie, na innym levelu, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to jest europejska, można powiedzieć, czołówka, jak nie, no to jeden z europejskich naprawdę dobrych klubów, więc pod tym względem zmieniło się nieporównywalnie. No i teraz tylko te sukcesy, no bo dzisiaj już taki sukces raz na 10 lat, no to jest wiadomo porażka klubu, to jest na tyle... Na ten potencjał, to jest klub, który, tak jak mówię, no minimum to są europejskie puchary, no nie udaje się, ale... Ale czy ciebie to denerwuje? Czy ty jesteś zdenerwowany? Ja ogólnie jestem zdenerwowany. No właśnie, ale... ja wiem, ale czy ciebie ponoszą jakiekolwiek emocje w tej kwestii, bo jakby rozumiem, że będąc w tej branży da się, jakby wyzbywasz się już trochę tych emocji, bo już działasz, patrzysz na to trochę z innej strony, widzisz więcej niż przeciętny kibic, ale czy masz w pewnym momencie, siedziałeś i mówiłeś nie. No ale sam tutaj wspomniałeś też, jak rozmawiałeś, no patrzysz na tą kadrę w styczniu i
No, za dużo też byś nie zmienił, tak? Za dużo byś nie zmienił. W ogóle transfery były największe okienko, tak? Najdroższe okienko. Tak, no. Tak. Za dużo powinno wszystko się zgadzać, tak? Ale na końcu gdzieś decydują te detale. I było mistrzostwo, nie ma mistrzostwa, były puchary, był ćwierćfinał z Fiorentiną. Wszystko idzie ku dobremu, wszystko wygląda, że jest okej. Okay. No ale tak Trnawa, dzieje, no. Trnawa tak naprawdę była momentem, mam wrażenie, dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, tak, że to był chyba moment kluczowy, bo tak, się wszystko zaczęło tak, sypać. Tak. Myślę, od tamtego że to momentu. Był taki moment. Jeszcze ten mecz, sam byłem w Trnawie i sam byłem na tym dwumeczu. No, rywal, no naprawdę, który no, było no, blisko, to jest mało powiedziane. Myślałem, wiarą Lecha go. No, wiarą Lecha może nie, ale tak 3 lata wstecz jeszcze, jak byliśmy młodsi, to tak. No, Tarnowią wtedy ze Ślusarzem, Zakim, tak, i Marcinem Kikutem, no to byśmy pewnie powalczyli, to tak z przymrużeniem oka. Ale zgadzam się, to był taki moment, w którym coś zaczęło, już pierwsze sygnały, że może być w tym sezonie nie za ciekawie. No, zarząd chciał zareagować, jakby no ta reakcja ostatecznie się skończyła katastrofą. Zatrudnienie trenera Rumaka no nie było, ja znam trenera Rumaka, jakby no osobiście to fantastyczny facet, ale no niestety nie udało się tego pociągnąć. No ale dobra, widzę, że tytułu nie zdobędziemy na tym pytaniu. Szukamy dalej. Przejdę do spraw zawodowych, bo tutaj też trochę ten temat się zazębia, bo twoja współpraca z Fabryką Futbolu poniekąd jest pracą też właśnie wokół klubów piłkarskich. Ale ciekawy jestem, może, bo też może niewiele osób wiedzieć, albo nie wszyscy mogą wiedzieć, pewnie tu poznańscy, że masz tę współpracę, współpracujesz, czy jesteś takim bardziej etatowym pracownikiem. Jak to się u ciebie zaczęło, że też w ogóle zahaczyłeś się o ten rynek menadżerski, że zacząłeś tam pracować, no bo przy tylu zajęciach, które ty miałeś gdzieś ten, czy twoje kontakty, czy twoje doświadczenia z wieloma klubami, z wieloma osobami spowodowały, że właśnie to jest jakaś ścieżka, w której się dobrze odnalazłeś? Wiesz co, myślę, że tak, wcześniej gdzieś też nawet nie chwaliłem, nie rozmawiałem o tych moich gdzieś tam związka z klubami, w których byłem, ale ja jestem z natury osobą raczej pogodną i nigdzie nie paliłem ze sobą mostów, więc chcąc, nie chcąc, relacje w każdym klubie czy mieście, w którym byłem, no miałem dobre. Z wieloma zawodnikami grałem, z wieloma trenerami, którzy są cały czas dzisiaj, współpracowałem, a nawet nowymi trenerami, którzy trafiają dzisiaj na ławkę trenerską, no to są moi koledzy z boisk, więc myślę, że taki czas już od jakiegoś, nie wiem, roku, może dwóch nadchodzi takich, można powiedzieć, mojego pokolenia i myślę, że najbliższe lata chciałbym się jeszcze bardziej w to zaangażować, bo czuję, że to jest miejsce, w którym mogę się spełniać, w którym mogę się rozwijać i przede wszystkim mam taką pasję. Na dzisiaj jestem bardziej skautem, bardziej relacje z zawodnikami nawiązuję, bardziej obserwuję, jeżdżę, spotykam się, podpowiadam, co według mnie można lepiej zrobić, co warto poprawić i sprawia mi to frajdę. Lubię być w wielu miejscach, czy to w Polsce, czy za granicą, nie sprawia mi to problemu. Raczej jestem podróżnikiem niż domownikiem, może nie raczej, tylko na pewno jestem z tych osób, które na spontanie może jutro polecieć na mecz na drugim końcu Europy, więc mi to sprawia frajdę, lubię to. I drugie to, że nawiązałem współpracę, no to był tak naprawdę automat taki, że przeszedłem do Fabryki Futbolu, no bo kończąc też byłem związany Fabryką Futbolu, prowadzili mnie Szymon, czy to Przemek, czy Tomek, też jako jeszcze w moim etapie piłkarskiej kariery. Dostałem propozycję współpracy. Już wtedy czułem, że to będzie naprawdę agencja, która ma bardzo duży potencjał i będzie się wspinała cały czas do przodu i zaangażowanie, pasja tych ludzi, no i klimat przede wszystkim, który gdzieś tam mamy wewnątrz, jest takie też troszeczkę przedłużenie szatni, bo większość z tych chłopaków piłkarska albo gra szatnia. Piłkarska szatnia, więc jest tam i fajny żart i fajna atmosfera, ale kiedy jest profi, to jest profi, bo jest to naprawdę już bardzo duże doświadczenie, wiele transferów, no można powiedzieć, bardzo dużych w skali Europy nawet zrobionych, więc jest tam wszystko, tak? Czyli odpowiedni poziom, profesjonalne podejście, ale też nie ma atmosfery
korpo, że tak korpo. Się wyrażę. No tak, tak, tak. Tylko gdzieś tam rodzinna atmosfera oparta na relacjach, oparta też na czasami uśmiechu, ale kiedy trzeba coś załatwić, to myślę, że głównie wtedy się pojawiamy i też pomagamy tym chłopakom najbardziej gdzieś potrzebującym. A możesz tak jeszcze, jak mogę pociągnąć trochę te kulisy, bo to na pewno może być ciekawe z twojej pracy, no bo na ile to jest twoje zajęcie, na ile ono cię angażuje jakby na co dzień, ile jakby stanowi proporcja tej pracy w stosunku do innych zajęć, które masz, to jest pierwsze pytanie, a drugie, bo mówiłeś tutaj, że właśnie podróżowanie, gdzieś tam jeżdżenie na mecze, obserwowanie, skautowanie, na ile ty jakby sam sobie wyznaczasz, na ile macie wyznaczone zadania jakby odgórnie, jak to tak wygląda trochę, czy ty wyszukujesz sam, rozmawiasz sam, podchodzisz sam, zwłaszcza, że ten rynek, jak się o nim mówi, jest troszeczkę brudny w cudzysłowie, prawda? On powiedzmy opiera się na różnych tam osobach. W dzisiejszym świecie już coraz mniej jest takiego. Oczywiście. Bo to się zmienia i tak jak... No wy macie swoją markę wyrobioną, jesteście jedną z największych, jak nie największą agencją, więc tu też trochę twoja perspektywa jest pewnie inna, nie? Ale jest jeszcze szereg pojedynczych osób. Tak, i tych szereg też przepisów, które się gdzieś tam pojawiają. Więc na szczęście się to reguluje. No. Reguluje, więc tutaj na pewno jest to już rynek taki, bym powiedział, wcześniej na pewno, szczególnie za moich czasów, takiego można powiedzieć niezdrowej rywalizacji. Jeżeli chodzi o całe funkcjonowanie agencji piłkarskiej, no to są różne. Są chłopacy, którzy są na etatach, są chłopacy, którzy są takimi troszeczkę freelancerami jak ja, ale ja jestem tak jakby częścią tej drużyny na 200%, czuję się, utożsamiam się z tym bardzo mocno, ale też wstępne, na początkowe, jak zacząłem rozmawiać, czy to z Przemkiem Erdmanem i z Tomkiem Magdziarzem, ustalenia były takie, że ja też robię inne rzeczy i funkcjonuję w tym świecie takim, bo jestem, troszeczkę ADHD myślowe, taki przenośny, troszeczkę może to złe ujęcie, ale cały czas lubię, jak się coś dzieje. Pewnie będziemy o tych jeszcze innych rzeczach dzisiaj rozmawiać, jakie mam projekty, którymi się zajmuję, ale poświęcam, myślę, teraz najwięcej czasu. Procentowo ciężko to określić, ale... Ale więcej niż połowę na pewno. Tak, sprawia mi to przede wszystkim, lubię to, czuję to i myślę, że w najbliższych latach jeszcze będzie to szło do przodu, bo zespoły, które gdzieś tam staram i struktury sobie budować w pozostałych rzeczach, którymi się zajmuję, zaczynają fajnie też funkcjonować, także i jest co robić, ale ja to lubię. Od rana do wieczora telefon, spotkania, rozmowy. Tak już jestem, że raczej chill out to nie dla mnie. Mam też podobnie, więc cię rozumiem. To chciałem zahaczyć jeszcze teraz, bo na pewno wiesz dużo lepiej, jak to wygląda współpraca z piłkarzami, znasz to z własnego doświadczenia, ale sam byłeś piłkarzem, też współpracowałeś z agentami i na pewno mamy Michała Skurasia, który jest na fali wznoszącej i odniósł sukcesy, ale też masz piłkarzy, którzy powiedzmy są na drugim biegunie, niekoniecznie odnoszą sukcesy, mają jakby trudniejsze momenty, spotykają się z falą krytyki, z falą hejtu i tutaj też trzeba w jakiś sposób z tymi piłkarzami zacząć współpracować, czy zacząć. Trzeba współpracować, trzeba też jakoś ich tę karierę prowadzić. Co wtedy się robi, jak się współpracuje, jak to wygląda, jak działać i współpracować z takimi piłkarzami i jak przede wszystkim oni odbierają to, tą falę hejtu, bo czasem oczywiście ona może być niezasłużona, ale sam wiesz dobrze, patrząc dzisiaj na to z boku, że jednak... Mają eksperci, powiedzmy sobie, rację. No tak, teraz wspominam o Michale, bo dzisiaj jest, tak jak mówisz, na fali znoszącej, ale kilka miesięcy temu tak nie było, więc Michał, pojawiały się w Polsce głosy zupełnie niesprawdzone, zupełnie bez żadnego pokrycia, nawet największych, najlepszych polskich dziennikarzy sportowych, którzy nie znali sytuacji, przekazywali takie wiadomości i chcąc, nie chcąc, trafiało to do Michała i trafia zawsze, ale myślę, że im zawodnik bardziej doświadczony, to gdzieś tam swoją drogę, jak unikać tego, jak sobie radzić z tym, znajduje, więc to jest gdzieś tam normalne. I tutaj ten przykład chociaż Michała jest taki, że w styczniu
nikt by się nie spodziewał, że w maju i w czerwcu będzie decydował o mistrzostwie klubu z Brugi, czy będzie jechał na mistrzostwa Europy, ale jednak no, to jest właśnie sport, to jest piękno tej dyscypliny, że czasami moment, tak jak mówiliśmy na początku, jeden mecz może wiele zmienić. Młodsi chłopacy mają troszeczkę trudniej i wtedy te rozmowy są różne, tak? Bo czasami zbyt bardzo narzucona jakaś też presja, nie zawsze może z domu przez rodziców, ale gdzieś przez trenera, przez środowiska, nie zawsze sobie ci zawodnicy też z tym radzą i nie jest zawsze kolorowo. I to trzeba powiedzieć sobie tutaj bez dwóch zdań. Nie wszyscy też są gotowi na to, nie wszyscy są zadowoleni, także myślę, że dzisiaj relacje są ważne, zaufanie jest bardzo ważne. Jak tego nie ma, to troszeczkę się też wiele rzeczy rozjeżdża, także no, nie zawsze jest kolorowo, absolutnie tu się zgadzam. My też staramy się i myślę, że w większości przypadków, jak nie we wszystkich, no to pojawiać się w momentach tych takich, kiedy się pojawiają urazy, przyspieszenia różnych zabiegów, wizyt. Myślę, że tutaj przykład chociażby Roberta Gumnego, który gdzieś dzięki Tomkowi Magdzieżowi dzień po kontuzji teraz w Augsburgu już był w Polsce operowany na stole, gdzie tak naprawdę szybkie zgody w Niemczech, że sami byli w szoku, że są tacy specjaliści, że tak szybko można coś zrobić. Wiele osób na drugi dzień czy za parę dni do Roberta się odzywało, jak się czuje, a Robert już tak naprawdę się rehabilitował. Także to są takie momenty, kiedy no, agent można pokazać o właśnie tej swojej sile, o swojej też szacunku w zagranicznych klubach, tych największych, jak podchodzą do tego. Polscy lekarze dzisiaj, czy rehabilitanci, no, są czołówką europejską, także w tych momentach też staramy się bardzo, bardzo być przy zawodnikach. A jak właśnie odróżnić, czy przekazać takiemu zawodnikowi, z czym tak naprawdę ta opinia publiczna, czy też otoczenie wokół niego ma rację, a co do niego może na przykład nie docierać? No bo wiadomo, że takiemu piłkarzowi czasem ciężko zrozumieć, że popełnił błąd, tak? Mm-hmm. I on przypuszcza, że ma swoje zaufane grono, które słucha, które nie, ale te głosy, tak jak mówisz, dochodzą do niego z różnych stron. I jak tutaj takiemu młodemu chłopakowi pokazać, żeby on odróżniał to, co jest prawdą, co nie jest? To jest chyba bardzo trudne dzisiaj. Co myślę, że dużo też warto działać na przykładach i pokazywaniu przykładów zawodników, bo dzisiaj nasze doświadczenie już jest coraz większe i tych zawodników naprawdę sporo mamy, z którymi współpracowaliśmy albo z którymi nie współpracujemy, ale gdzieś można ich podać jako przykład, jak oni funkcjonowali w danym momencie, jak oni reagowali w danym momencie na swoje niepowodzenia, na porażki, na hejt, który się gdzieś tam pojawia. Każdy ma też swoje sposoby walczenia z tym i też dla jednego totalne wyłączenie się z tego i nie czytanie, nie słuchanie pomaga, a drugi być może woli przeczytać to, dowiedzieć się i nie zgadzić się z tym i udowodnić na boisku, że się myli, ale myślę mimo wszystko, że pokazanie na przykładzie innego zawodnika w podobnym wieku albo na podobnej drodze jest też ciekawym rozwiązaniem danej sytuacji, bo dzisiaj łatwo jest kogoś osądzić, łatwo dzisiaj stworzyć mema, łatwo dzisiaj stworzyć shorta, tak jak mówiłeś, tytuły, które mogą skrzywdzić i później to już samo idzie dzisiaj w sieci, więc trzeba uważać, co się wrzuca w media, trzeba uważać, gdzie robi zdjęcia, trzeba uważać, z kim robi zdjęcia, bo dzisiaj jest łatwo być na świeczniku, łatwo można wpaść tak jakby w dzisiejszy świat, ten social media, który dzisiaj jest naprawdę, no, może być bolesny, szczególnie dla tych młodych osób, także profesjonalizm jest od najmłodszych lat skazany. No, a jak ty dobierasz jakby sobie współpracę? Czy ty masz jakiś taki na przykład wyznacznik, jakich zawodników wyszukujesz, z jakimi współpracujesz, czy z jakimi zacieśniasz relacje, czy też nie? I czy ty na przykład masz coś takiego, że wiesz, że z góry z tym zawodnikiem na przykład nie chciałbyś współpracować, bo jego cechy charakteru dla ciebie skreślają go w przyszłości? Na przykład mimo, że może mieć potencjał umiejętności dosyć duży, prawda? Bo są takie cechy charakteru, które mówisz, no przy takim podejściu to on piłkarzem raczej nie zostanie. No, zdarza się tak, aczkolwiek staram się też zrozumieć i
odpowiednie do danego wieku, kto w jakim się znajduje, dzisiejszego świata, podejść i rozmawiać, aczkolwiek nie zawsze się udaje, nie zawsze to są rozmowy, tak jak mówisz, że tu już czujesz to w te flow albo nie czujesz i to nie jest łatwo, ale myślę, że dużo na tych relacjach dzisiaj, rozmowach, pokazaniu wielu, wielu przykładów, jeżeli łapiesz z kimś tą rozmowę, przenośnie łapiesz to jest na pewno łatwiej, więc tak jak mówię, szukasz flow. Szukam flow, ale przede wszystkim też umiejętności, no bo dzisiaj ciężko jest, żeby fabryka futbolu skupiła się na wszystkich zawodnikach, którzy by nawet chcieli z nami współpracować, się nie da. Żeby się poświęcić danemu zawodnikowi, to na pewno nie może być ilość, a na pewno jakość, więc składa to się wiele, wiele cech. No tak jak mówisz, rozeznanie też wśród kolegów w szatni, rozeznanie wśród trenerów, rozeznanie się porozmowa z rodzicami, całego otoczenia i mając taki obraz danego zawodnika, już można wiele, wiele rzeczy zobaczyć i poznać. Tak jak, nie wiem, kluby sprawdzają social media, zanim trafisz, to czasami trafiasz do pokoju, w którym danym zawodniku wiesz wszystko, jak się wypowiada, pomimo że trafia na inny rynek, to widzą wywiady, czy jest kontrowersyjny, jakie prowadzi życie poza boiskiem. No dzisiaj te detale, żeby być piłkarzem topowym, są bardzo ważne. Jest każdy detal rozkładany na czynniki pierwsze, bo później właśnie to decyduje czasami o losach, nie wiem, awansu mistrzostwa czy przygotowania danego zawodnika do meczów. Mhm. A jeszcze tak wrócę do tych ekspertów, bo to też mnie ciekawi. Ty też bywasz w mediach, gdzieś tam wypowiadasz się o różnych tematach właśnie piłkarskich, około piłkarskich, ale też twoi koledzy, czy Łukasz Trałka i wielu, wielu innych. Dzisiaj łatwo być ekspertem, łatwo się wypowiadać w wielu kwestiach. Właśnie też jak patrzysz na to później z drugiej strony, bo masz zawodników swoich, czy znasz młodych zawodników, którzy to obserwują. Jakieś opinie trzeba też dawać, trzeba rzucać, jakby po to są też te media stworzone, żeby o czymś rozmawiać, a z drugiej strony sam wiesz, jak to bywa krzywdzące. Jak tu znaleźć taki... No dlatego ja staram się właśnie nie pojawiać w takich, żeby oceniać zawodników, tak jakby chociaż trenerów też staram się postawić po tej drugiej stronie, jak ja bym był gdzieś tam oceniany. Także mam tu listę. Dużo. Ale wiesz co, tak, no inaczej, tak jak powiedziałeś, dzisiaj w mediach, żeby troszeczkę zaistnieć, no to w studiu są 4 osoby, 2 muszą być kontrowersyjne, bo takie jak ja, które będą wszystko mówić dobrze, to później nie będą trafiały na te okładki. Ale też, tak jak tutaj powiedziałeś, można podejść do tego dwojako. Możesz posłuchać, czy ten ekspert miał rację, czy nie miał racji. Dzisiaj bardziej popularne mi się wydaje, że od razu jest ze strony zawodnika gdzieś tam linczowanie, że co on, nie powiem co on opowiada o mnie, może tak delikatnie. Zdarzają się takie sytuacje, ale wiem i jest tak na pewno, no szatnia na pewno te kontrowersyjne postacie bardzo, bardzo średnio toleruje takich tych ekspertów szukających sensacji. No, tak było od zawsze i tak jest dzisiaj. I też rozumiem tych chłopaków, no bo często są oceniani gdzieś przez byłych zawodników, byłych reprezentantów, a dzisiaj być może ci obecni reprezentanci, mówiąc na przykładzie reprezentacji, osiągnęli już na tym etapie dużo mniej niż ci chłopacy i czasami te osądy są niesprawiedliwe, także rozumiem cały czas szatnię, czyli cały czas blisko mi do szatni. To akurat ciężko wyważyć, bo tutaj ciężko, naprawdę ciężko. Trzeba być ciężko. Wygimnastykowanym mocno, tak, żeby się... Tak. Ale możemy też na przykład coś nagrać, powiesz coś na kogoś i na koniec zrobisz żartuję, ja wyjdę ten moment do tego momentu żartuję, to też tak można. Dokładnie. Nie. Dobra, no to dobra, jeszcze myślę, mam jeden taki temat trochę o osoby, z którymi współpracowaliście, bo ty widziałeś z bliska Piątkomanie. Tak. Jakie to było przeżycie dla was jako agencji i osób, które były blisko Krzyśka? Ja rozmawiałem z Dominikiem Gorzelęczykiem, który też był moim gościem, też współpracuje z wami, więc wiem, że też trochę mi o tym opowiadał. Ja byłem... To było szaleństwo dla ciebie? Szaleństwo było. Najbliżej tutaj, jeżeli chodzi o fabrykę... Co było takiego najbardziej szalonego w tym okresie? Z czym się spotkaliście w ogóle? Wy jako agencja, na przykład, nie wiem, dzwonili do was, jakieś taki dziwne telefony mieliście? Przykład pokażę, że lubiłem też pojechać, tak jak mówię, cały czas lubię jeździć na mecze jakieś fajne, ciekawe. Byłem na derbach Mediolanu, AC Milan Inter w Mediolanie i wybrałem się na ten mecz
metrem i w metrze całe metro w Milanu i pio cały czas pociąg metra. Szaliki pio, wtedy naprawdę jak wyszedłem w tym Mediolanie w europejskiej metropolii, no było można czuć wielkość tego zawodnika i wow, gdzie on jest, tak? Wchodzisz na San Siro, wszyscy, może nie wszyscy, ale bardzo duża część kibiców w koszulkach Krzyśka Piątka, więc to był taki pierwszy powiew tego, że jest w wielkim klubie, jest, osiągnął i zrobił coś wielkiego, tak? Więc... A musieliście gdzieś go troszeczkę przystopować z tym wszystkim, bo Dominik mówi, że raczej było spokojnie, ale... Spokojnie. Ale wiesz, no ja domyślam się, że... z Paulą bardziej są w swoim środowisku, ze swoją żoną przebywa praktycznie każdy wolny czas, także raczej tutaj nie było problemu. Relacje też z Darkiem Wojciechowskim, który gdzieś go prowadzi, codzienne rozmowy. Raczej nie było czegoś takiego, że odpłynął, bo to się bardzo szybko działo. Genua, szybko strzelono kilkanaście bramek, transfer do Milanu, kontrakty reklamowe, potężne kontrakty reklamowe, więc tak jak mówisz, no bardzo szybko i wielu zawodnikom ta przysłowiowa woda sodowa może uderzyć do głowy. Tu raczej nie było czegoś takiego. Bardziej gdzieś ta jego pewność siebie rosła, bardziej gdzieś się on rósł sam wewnątrz, zbierał kolejne doświadczenia. I pomimo tego, że w Milanie przy ciągu roku, jak się nie mylę, 19 bramek strzelił, no to z tego Milanu przyszedł Ibrahimović, Krzysiek nie chciał się gdzieś tam pogodzić z tą rolą zmiennika, ale to mówimy AC Milan, Ibrahimović, 19 bramek, to naprawdę były fajne liczby, potężny klub i mimo wszystko szacunek za to. No i fajnie też, że teraz w tej lidze tureckiej naprawdę miał super sezon i gdzieś znowu na pewno wraca. Tomek Kędziora, brak powołania do na Euro? Myślę, że zaskoczenie, tym bardziej, że sezon mistrzowski właśnie. PAOK, tym bardziej, że z tej ligi zawodnicy też są w reprezentacji naszej, sezon mistrzowski, bardzo dobra gra w europejskich pucharach, także zaskoczenie. Czy możemy się spodziewać kogoś, kto z fabryki futbolu jeszcze odpali i wypłynie na szerokie wody? No na pewno będą tacy zawodnicy i na pewno tacy zawodnicy będą się wkrótce też pojawiać. Myślę, że gdyby też nie kontuzja, to blisko wyjazdu. Benedyczak z Parmy był również na Euro i to jest zawodnik, który... Jeszcze może nie wiadomo, bo cały przy czas... tych kontuzjach teraz... Sama uraz. No właśnie, uraz to nie ma szans, ale... Ale jeszcze ty jesteś. Jest sporo, jeszcze ja jestem, tak, jestem w formie cały czas, więc wręcz... Podobno się z Bartkiem Ślusarskim lubię strzelać tutaj... bramki, lubię być w ofensywie, także tutaj można... Zaczynałeś od ataku, więc dokładnie jest tak. Taka szansa. No, ale jakby jest... trener Michniewicz był, to może... Tak. Właśnie rozmawialiśmy, kto przy tylu kontuzjach, kto mógł wpaść, czy Filip Szymczak, czy młodzieżówce grający, bo naprawdę po tym meczu z Turcją no działo się. Świderski, Lewandowski wypadł i kto dalej w kolei, tak? Zobaczymy. Kto to powiedział? Znowu mam mały cytacik. Okay. Ty cytowałeś w zasadzie kogoś. Okay. Historię trzeba znać, ale nie można nią żyć. Czesław Michniewicz. Dokładnie. I tutaj chciałbym, żebyś opowiedział trochę o współpracy z Czesławem Michniewiczem, bo miałeś okazję też świętować sukcesy. Mhm. Tutaj zbliża się jubileusz zdobycia Pucharu Polski z Lechem Poznań i chciałbym, żebyś też może powiedział, że coś takiego wkrótce będzie, bo spotykacie się w tym zacnym gronie, więc będzie na pewno znowu kolejny raz okazja do świętowania, ale ta współpraca z Czesławem Michniewiczem, z kim nie rozmawiam, to każdy sobie ją bardzo ceni. Dobra, może nie każdy, pewnie są osoby, które gdzieś tam... Jak to w życiu, nie z każdym trenerem, ale on prywatnie generalnie jest osobą, która jest, przypuszczam, do tańca i do różańca. Z tą kadrą rozstawał się powiedzmy w takim, nie skandalu, ale jakby to użyć takiego słowa, w lekkim takim konflikcie z kilkoma też osobami, więc doszło do różnych takich napięć w reprezentacji. Właśnie jak ty to wszystko postrzegasz, współpracę z nim, znając jego? No bo przypuszczam, że bardzo dobrze, ale może masz też jakieś swoje spostrzeżenia co do tych wszystkich rzeczy. No ja bardzo miło wspominam współpracę z trenerem Michniewiczem. Gdzieś w trzech klubach miałem przyjemność pracować i zawsze miałem super relacje, jeżeli chodzi tutaj o trenera.
Co do osobowości trenera, no to tak jak tutaj wspomniałeś, no każdy gdzieś tam ma swoje jakby spostrzeżenia, każdy może dzisiaj oceniać, bo trener był selekcjonerem, ale mimo wszystko, gdyby nie ta końcowa faza i to też stworzona przez dziennikarzy, ta otoczka tego odejścia w formie skandalu, no to co by nie powiedzieć, trener wyszedł z grupy Mistrzostw Świata, awansował na Mistrzostwa Świata po barażu, więc ja naprawdę tutaj to rozpatruję w kategoriach dużego sukcesu. Forma czy to, jak zespół, jaką miał taktykę obraną na te mecze, no to wiadomo, że chciałoby się, żebyśmy grali ofensywnie, strzelali bramki, ale no trener naprawdę jest pasjonatem, jeżeli chodzi o taktykę, jeżeli chodzi o analizy, jeżeli chodzi o sprawdzanie wszystkich możliwych nowinek i czy też analizy rywala. Uznał, podjął taką decyzję, no i będziemy oceniać za kilka czy za kilkanaście lat, czy ta 1/8 finału to można było dużo więcej, czy mimo wszystko na potencjał w danym momencie, jeżeli chodzi o skalę drużyny i skalę przeciwników, czy to było można uznać jako sukces. Także ja na pewno cenię trenera, warsztat zawsze był o krok przed wszystkimi, znów wrócę do tych nowinek, do tego, jak zespół zintegrować, jak ten zespół przygotować, jak ten zespół zachęcić do jeszcze większej pracy i do takiego team spiritu, żeby ten zespół był razem, więc podobało mi się również, już też gdzieś to kiedyś wspominałem, po latach, bo jak będąc zawodnikiem, tego tak nie postrzegałem, być może się na tym nie koncentrowałem. Podobało mi się, jak dobiera sobie swój zespół, że czasami od razu narzucał, kto jest numerem jeden w drużynie, kto jest tą gwiazdą, kto jest od czego, kto jest od atmosfery, i czasami zawodnicy o troszeczkę lepszych umiejętnościach nie znajdowali w jego oczach uznania, ale no, potrafił zrobić też atmosferę, także to było ważne, więc miał jakby swoją strategię, miał swój plan zawsze gdzieś tam na zespół i przez to został też selekcjonerem. A propos właśnie takich rzeczy, które z góry jakby zakazywał, to też gdzieś tam tytuł czytając sobie, przygotowując się do wywiadu, że tam zakazywał bekania czy jakichś nie, takich rzeczy. To chyba nie było, o komuś tam zakazał, tak. Bo ktoś beknął na treningu. Nie, to raczej to już jakieś były, to już były wymysły, na pewno trener Michniewicz. Ale sporo jest takich sytuacji Tak, zawsze gdzieś coś było. No, a to jaką ty tobie przypisywał rolę? Trener, no ja byłem raczej z tych wesołych i szczególnie w tym Lechu Poznań. Od atmosfery raczej byłem, nie grałem. Wtedy byłeś młody też. Nie, oczywiście żartuję, ale mieliśmy wtedy super atmosferę. Było wesoło raczej za trenera Michniewicza i to właśnie w tym pamiętnym, gdzieś już kilka lat temu w wywiadzie, co powiedziałem, sytuacje były śmieszne, nie wiem, R. Kelly w autokarze śpiewający Zbigniew Zakrzewski, I believe I can fly, trener się odwraca, bo jechaliśmy na stadion, kto to śpiewa, Zaki zmienił głos, R. Kelly, a trener zrozumiał, że Telich, wysadzę się z tego autokaru, skoncentruj się. Także było troszeczkę takich sytuacji, co po latach wspominamy z uśmiechem na twarzy i pewnie na tym spotkaniu, o którym wspomniałeś, będziemy do tego wracać, także... Właśnie to będą takie nostalgiczne wspominki z tego okresu, bo będziecie chyba oglądali właśnie sobie ten film Droga Pucharu, tak, nie? Też spotkamy się tutaj w Ilan Hotelu, który tutaj jest będzie gospodarzem tego spotkania. Spotkanie po 20 latach. Ten czas naprawdę szybko ucieka, nie do wiary. Droga po puchar. Polecam wszystkim tym, co nie oglądali. Lech Poznań 2004, Droga po puchar. To w tamtych latach to było wyprzedzenie epoki o, myślę, 6-7 lat. Nie było łączy nas piłka, nie było telewizji klubowej. Może i nawet więcej niż 6-7. Nawet więcej. Także warto to obejrzeć. To było coś nowego, ta kamera. To właśnie był trener Czesław Michniewicz, który wpuścił kamerę do szatni wcześniej. To było w ogóle, nie działy się takie rzeczy. Nie działo się coś takiego. Ta kamera wszędzie z nami była i powstał dzięki temu dzisiaj film, który, znaczy dzisiaj, powstał już wtedy, tylko że dzisiaj możemy wrócić i rozpocząć to nasze spotkanie po 20 latach właśnie drogą po puchar, zobaczyć kto, jak się zmienił, kogo poznamy, kogo nie poznamy na tym filmie, także no fajne czasy. A trener się zmienił, myślisz, mocno? Trener się zmienił, trener myślę, że na pewno doświadczenie jego jest już tak olbrzymie, że na pewno tak, już jest innym człowiekiem, innym selekcjonerem, a
ale myślę, że z ciętym żartem, z anegdotką taką, że jeden na jeden w takich żercikach i można powiedzieć po śmiechujkach ciężko z trenerem wygrać. Taka cięta piła mocna cięta, leci od razu. Dokładnie, no dokładnie. Riposta może być bardzo szybka i bolesna i wtedy troszeczkę... Przygotowujesz się już na to? Przygotowuję się. Ja gdzieś tam zawsze nie byłem w tym też najgorszy, ale tutaj trener Michniewicz jest naprawdę bardzo, bardzo osobą pod tym względem, no można powiedzieć, doświadczoną. Ale u was rządził, bo tak oglądałem też wywiad z Lechem, nagrywaliście chyba, siedzieliście z Zakim chyba we dwójkę, nie? Kotorem. Z Kotorem siedziałeś, przepraszam, z Kotorem, tak? Zaki siedział chyba ze Ślusarzem. Możliwe, to, możliwe. To u was Ślusarz rządził pod tym względem, jeżeli chodzi o takie cięte właśnie riposty, czy jeszcze... Ślusarza bym ocenił jako takiego najbardziej niepozornego, które na pewno te też chłopakom z food trucku bardzo długo mówiłem i próbowali pod Bartka jakieś różne ja też z Bartkiem wykonywać. Sporo spędziłem czasu, w sensie ostatni tak. Czas mieliśmy okazję spędzić. Bartek nie chciał tego pokazywać, Bartek na zewnątrz on był na początek jest taki właśnie, tak jest zupełnie inną osobą, ja też starałem się wszystkim przekazywać i cieszę się, że Bartek gdzieś się otworzył, bo naprawdę królował w szatni na pewno, potrafił naśladować inne osoby, potrafił głosy zmieniać, potrafił naprawdę rozbawić i fajną atmosferę wprowadzić. No ważna osoba w szatni, ale my naprawdę mieliśmy bardzo mocną bandę pod tym względem, bo wielu nas było. No doświadczonych zawodników też, tak, prawda? Tak, i doświadczonych, czy też Piotr Świerczewski, czy Piotr Rejs, czy też akurat nie w tym sezonie, czy Tomek Iwan, czy cała ta banda, to wszyscy naprawdę ze sobą żyli. I później ciężko było, pomimo że w każdej drużynie jest kilku takich chłopaków, no to tutaj myślę, że wyjątkowo była duża ilość takich ananasów, tak ananasów, ananasów, ale pozytywnych oczywiście. Oczywiście. A miałeś gdzieś lepszą szatnię albo taką, która by dorównywała tej szatni? No tyle klubów, więc też sporo przeżyłeś. Sukcesy też budują atmosferę w szatni, bo dzisiaj patrząc przez Lecha i mówiąc, że nie było atmosfery, że nie było szatni, pół roku wcześniej była, czy rok wcześniej była, praktycznie ta sama szatnia, więc można powiedzieć, że też dużo wynik napędza tą szatnię, buduje też te relacje, ale też rola trenera, czy być może kapitana, czy kogoś, gdzie chce tę rodzinę poznać, gdzie chce tę rodzinę zintegrować, to też dużego takiego, można powiedzieć, kopa i integracji dodaje. A no, ta Lechowa była wyjątkowa, ale czy to w dyskoboli później, czy tak na szybko w Podbeskidziu. Patrzę, ten Podbeskidzie tak, ale patrzę, bo tam wiele osób sobie dobrze zawsze wspomina, z kim nie rozmawiam na wywiadach, Śląsk często, czy zawsze. Super to, ludzie, że super, są fajni, super ludzie, tak, dokładnie. To ludzie bardzo pomocni, ludzie bardzo rodzinni, także każda śląska szatnia to na pewno jest taka rodzinna, domowa atmosfera i tak Marcin, było. Adam mówił właśnie o Górniku. I tak było, pamiętam. Tak było, dokładnie tak było. My mieliśmy wtedy trenera gdzieś na Wałkę w Górniku Zabrze, który też o to dbał, ale tam były też duże wymóg, taki bym powiedział, bardziej pracy, skoncentrowania na tej piłce niż gdzieś tam integracji poza boiskiem, ale w każda, tak jak tutaj wspomniałeś, szatnia śląska jest na pewno przyjazna. A to porównajmy, gdybyś był zawodnikiem, to którego trenera byś wybrał? Michniewicza czy Nawałkę pod swój rozwój? Czyli znowu szukamy shortów. Tak. Więc to każdy z nich był inny, naprawdę każdy. To wiemy, ale ja miałem wielu dobrych trenerów. Będąc jakby młodym zawodnikiem, gdybyś mógł sobie wybrać pod rozwój, to nie jest wcale kontrowersyjne. Kontrowersyjne na pewno to nie jest. Czy to trzeba jest, by było dobrać pod jest. Siebie? Czy dobrać pod siebie, bo każdy jest inny, tak? Więc trener Nawałka bardzo profesjonalnie, dbając o każdy szczegół, każdy drobiazg, nie wiem, czy to nawet lunch packi, przysłowiowe kanapki na drogę, musiał wiedzieć, z czym są. Poprzez trenera Michniewicza, który również taktycznie chciał przekazać jak najwięcej, chciał jak najwięcej nauczyć, chciał podejść do danego zawodnika, ale był inną osobą, być może z większym gdzieś żartem, z większym dystansem, przy meczu może nie, po porażkach może nie, bo wiadomo, że był profesjonalistą. Trener Nawałka raczej trzymał cały czas tą dyscyplinę i mniej tego luzu było. A przy trenerze Michniewiczu dziwiło cię, że czasem puszczały mu nerwy przy tych sytuacjach, które miały miejsce w reprezentacji? Bo ja przyznam, że
reprezentacja, jak widać, i w ogóle kadra często weryfikuje trenerów pod tym względem, że faktycznie tam utrzymać ciśnienie jest bardzo ciężko. I wielu trenerów się na tym przejechało, oprócz Nawałki, mam wrażenie. Bardzo ciężko, ale mam wrażenie, że teraz po odejściu z reprezentacji i przygodzie w Arabii Saudyjskiej trener Michniewicz już pewnie, tak myślę, złapał to doświadczenie i zobaczył, że nie warto i się wycofał, tak? Że tak naprawdę od jakichś kilku miesięcy nie ma trenera Czesława Michniewicza, a zapewne mógłby być wszędzie. Także to też tak się domyślam, to są tylko moje czyste przypuszczenia. Ale trochę poszedł na wojnę z mediami, to trzeba to przyznać. W pewnym momencie nie? Tak, ale wycofał się z tego, tak? Wycofał, być może, nie wiem, czy on się przyznał do błędu, czy nie. Pewnie nie, bo też ma swoje racje, ale stwierdził, że zna swoją prawdę, zna swoją rację, no ale to jest taka czasami wojna z wiatrakami. No myślę, że trzeba lepiej na jego miejscu było się wycofać. To tylko mam wrażenie, że zrobił to trochę za późno, bo... Być może, ale lepiej tak, niż cały czas byśmy gdzieś tam wojowali. Jasne, no. bo dopytam jeszcze o obecnego selekcjonera, bo mnie na przykład zaskoczył obecny selekcjoner, bo po nim, spośród wszystkich, którzy byli wcześniej, to najbardziej bym się spodziewał tego, że on tego ciśnienia nie utrzyma. A tu się okazuje, że on chyba najlepiej na dzisiaj utrzymuje to ciśnienie. I oprócz wracam znowu do trenera Nawałki, który miał swój styl i on się go trzymał kurczowo. Tak tutaj jestem zaskoczony. No tak, na pewno gdzieś tam... Wy się nie złapaliście chyba z Probierzem. Nie, akurat trenerem Probierzem nie, ale się znamy gdzieś i z tego, tak jak tu mówisz, znowu patrząc przez opinię publiczną, przez dziennikarzy i przez całą otoczkę, która została stworzona, wydawało się, tak jak mówisz, że trener Probierz być może z tym sobie nie poradzi sobie z tą reprezentacją, a czas pokazuje, że czas działa na jego korzyść i wynikami, i tym, co się dzieje przed Euro, bo mówimy oczywiście, rozmawiamy przed Euro, no pasa chyba 8 meczów bez porażki, jak się nie mylę, może się mylę, przed Euro. Ostatnie zwycięstwa z Turcją, zwycięstwa z Ukrainą, ciężki mecz barażowy z Walią, którym zespół naprawdę było widać, że jest zespołem, no powodują, że ta pozycja trenera Probierza zmieniła się, także być może też łatwiej mu było, że startował z takiego, cały czas mówię, opinii publicznej, z tego, że jednak ten kraj cały czas mimo wszystko szukał jakiejś sensacji, że jednak mu się nie uda, a on walczy z tym i robi to dobrze. No dobra, słuchaj, bronisz się tutaj wytrwale, próbuję coś wyciągnąć, ale już jakby przed tym się nie wybronisz, choć sytuacja nie dotyczy ciebie bezpośrednio, ale o mały włos chyba jej uniknąłeś. Wracam do pewnej anegdoty i pewnej historii, która miała miejsce wiele lat temu. Ja przyznam szczerze, że pewnie to młodsze pokolenie już może nie wiedzieć o co chodziło i może nie znać tej sytuacji, ale mam na myśli słynną aferę w Mielnie. Tak. I ty jakimś cudem uniknąłeś tej afery i nie znalazłeś się na... Świadomość zawsze była po mojej stronie, tutaj podejście profesjonalne. Ja tak sobie analizowałem i tak sobie siedziałem i stwierdziłem, że powiem ci szczerze, że dzisiaj, bo to był Radek Majdan, był Piotrek Sierczewski i Jarek Chwastek, tak? Oni gdzieś tam się załapali na bójkę z policjantem, aferę, gdzieś tam bójkę, która dzisiaj, mam wrażenie, w erze tych mediów społecznościowych, ona oczywiście by była, urosła do rangi jakiejś tam może poważnej, ale wiesz, że to by żyło tylko 3 dni, max? Tak. To były takie czasy. Bo dzisiaj właśnie to nie jest też coś, co by, wiesz, mega elektryzowało jakoś. Tym bardziej tak naprawdę tam bardziej gra słów była i reakcja policji, jak gdzieś tam chodziło ciszę nocną, nawet nie przez wspomnianą trójkę, tylko przez inne osoby i tutaj reakcja. Oni chcieli bardziej uciszyć. Tam bardziej chcieli pomóc tamtej grupie, żeby było spokojnie, więc na pewno to takiego by takim echem się nie odbiło, bo wtedy to był pasek TVN24. Żyła cała Polska. Żyła cała Polska i ja nieświadomy w domu, także byłem z tą ekipą, byliśmy wcześniej gdzieś, mieliśmy po meczu weekend wolny, wybraliśmy się nad Polskie Morze i gdzieś jeszcze dzień dłużej mieliśmy zostać. Ja odwiozłem Piotka na miejsce, czy do Radka i do Jarka. Namawiali mnie, ale uznałem, że jednak wrócę. Dzień później gdzieś tam trening był i zregeneruję się w domu.
na spokojnie, budzę się rano i kilkadziesiąt, bo to było naprawdę kilkadziesiąt połączeń odebranych w telefonie, bo miałem wyciszony telefon, nie wiedziałem, co się dzieje, no i wróciłem Piotra samochodem, bo właśnie Piotra Świerczewskiego, żona też poszukiwała Piotra, poszukiwała samochodu, sytuacja, no teraz się śmiejemy, po latach się śmialiśmy, ale wtedy nie wydawało się, bo nie znaliśmy szczegółów, tak, nie znaliśmy do końca szczegółów, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, no ale okazało się, że tak jak tutaj mówimy, no dzisiaj to by nie była aż tak wielka sensacja, wtedy żył tym cały kraj, ja byłem blisko, ale nie do końca, bo gdzieś to było świadome, pomimo że byłem, ale wyjechałem stamtąd gdzieś tam świadomie, więc... Masz tą czutkę. Mam tą czutkę, to jest dobre słowo, ja bardzo często używam tego. Że... Tak, no takie piłkarskie bardzo, dokładnie. Nie? Albo, albo to masz, albo tego nie masz. Tak. Kiedy wyjść z imprezy, kiedy wejść, no. Kiedy z kim się zadawać. No na boisku też to musisz mieć, dokładnie, nie? Dokładnie. A powiedz mi, jeszcze była jakaś sytuacja w twoim życiu, gdzie uniknąłeś czegoś takiego, albo wielu piłkarzy, w ogóle piłkarze mają często tak, że... Nie mają że wydarza się wiele rzeczy, o których na przykład kibice w ogóle nie wiedzą, nie? To często jest tak, że klub, czy tam różne osoby zamiatają gdzieś pod dywan. To są ci pod szczęśliwą gwiazdą urodzenia. Ale spotkałeś się w ogóle z wieloma takimi sytuacjami. Oczywiście nie będziemy o nich rozmawiać, bo nie da się jakby wymienić, co się wydarzyło, skoro jest to jakąś tajemnicą owiane, ale jako agencja, jako człowiek, który gdzieś wokół klubów był, spędził trochę czasu w różnych miejscach, widziałeś i słyszałeś o wielu takich sytuacjach? A zdarza się, tak. Zdarza się i to w każdym klubie, myślę, są. Tak jak mówisz, że często... warto, żeby jakieś skandale nawet wewnątrz drużyn, żeby nie wychodziły, żeby nie było z tego taniej sensacji, bo to jest niepotrzebne. W klubach zawodnicy to często są młodzi ludzie, którzy również gdzieś mają swoich znajomych, mają swoje życie, chcą gdzieś odreagować i wtedy różne błędy są popełniane, bo się zapomina czasami o tym, że mimo wszystko piłkarze są rozpoznawalni przez przeciętnego kibica. Także co do mnie raczej nie, raczej takich sytuacji gdzieś więcej nie miałem, bo ta była wyjątkowa, jeżeli chodzi o skalę, ale tą czutkę raczej miałem zawsze, i czy to do ludzi, czy do sytuacji. Dobra, przejdźmy teraz do tego, że jesteś człowiekiem orkiestrą. I ja teraz chcę trochę tak wymienić i ty mi powiesz, o czym zapomniałem, albo czego nie dopowiedziałem, albo może nie sprecyzowałem, ale mam tu trochę wymienionych rzeczy, którymi ty się zajmujesz, które rzeczy robisz, które wykonujesz, które zdarzają ci się. Koncentrujesz się, bo tutaj od strony sportowej dopiero co zakończyłeś karierę taką piłkarską, bo wiele osób myśli, że już po karierze tej ekstraklasowej, pierwszoligowej już jakby przestałeś grać, a ty jeszcze długo grałeś. W Wiarze Lecha było twoje oficjalne pożegnanie. Więc tutaj jest jedna rzecz, ale to mimo wszystko nadal nie zmienia faktu, że uprawiasz sport czynnie i biegasz maratony, więc tak. To jest też jedna z rzeczy, która się pojawia. Od strony zawodowej, no to rozmawialiśmy o współpracy z agencją menedżerską, z fabryką futbolu, ale też czytałem, że zarządzałeś hotelem, czy byłeś menedżerem hotelu, organizowałeś festiwal Disco Polo. Duże festiwale. I duże festiwale. Masz akademię piłkarską, Six, w Nowym Tomyślu. Tak. Organizujesz obozy piłkarskie, to też na pewno. Zrobiłeś papiery trenerskie UEFA, tak? Teraz tak, jest obecnie. Tak. No i myślę, że to tak z takich najważniejszych rzeczy, które wymieniłem, ale czuję, że tam jeszcze się kryje sporo rzeczy, o których nie, może ludzie nie wiedzą. Zgadza się. No, tak jak... A moje pytanie jest takie. Aha. Jak ty w ogóle znajdujesz na to wszystko czas? Jak to łączysz? I dlaczego aż tyle rzeczy? Bo mówiłeś, że twój jakby usposobienie nie pozwala ci na siedzenie, ale czy też da się robić tyle rzeczy dobrze? Bardzo dobre pytanie, ale myślę, że przede wszystkim to wszystko, żeby spiąć, to są potrzebni ludzie. Moje pomysły, czy moje wizje, czy mój styl bycia, czy styl życia, bez ludzi, którymi się otaczam, nie miałby racji bytu i na pewno by się nie udawało. I ja nie mówię, że się wszystko mi udaje, bo pewnie wiele projektów troszeczkę słabiej się rozwija, niektóre się nie udają, a niektóre te najmniej spodziewane wystrzeliły tak w górę, że sam jestem zaskoczony, ale tak, mój początek, może zacznę od tej Wiary Lecha, bo ja zakończyłem granie w piłkę w wieku 33 bodajże lat, czy 34, dzisiaj przypomnę, jestem od paru dni 40-latkiem, zmieniłem kod. Zakończyłem mimo wszystko świadomie, gdzieś i życie rodzinne, i gdzieś tam prywatne spowodowało, że musiałem się skoncentrować na innych rzeczach.
Zarządzałem przez kilka lat hotelem jako taki dyrektor operacyjny, menadżer operacyjny, który nauczyło mnie to bardzo dużo życia, szczególnie funkcjonowania, można powiedzieć, w takim świecie codziennym. Bardzo duże doświadczenie dla mnie. Przy tej okazji właśnie miałem możliwość i miejsca, w których mogłem organizować imprezy, a że czas był taki, że dana muzyka była popularna, absolutnie to nie był mój, nie, że się teraz tłumaczę, ale nie, że to był mój świat, ale założyłem słuchawki, znowu mówię, dobra, jedziemy, była możliwość, poznański świat też muzyczny mi troszeczkę tutaj pomógł w wielu, wielu rzeczach, mogłem zadzwonić czy do Libera, czy do Donia, którzy służyli pomocą, podpowiadali. Zrobiłem na kilka dużych koncertów, nawet po kilka tysięcy osób, ale tak jak mówię, być może trafiłem w czas, że wtedy te trzy pierwsze imprezy udało się, było fajnie, to kolejne dwie to już widać, że to mijało. Wypisałem się z tego, po latach z tego hotelu również odszedłem, ale mimo wszystko szkoła życia dla mnie, która nauczyła mnie funkcjonowania w życiu codziennym, już nie mówię o Excelach, Wordach czy mailingu, bo to jest podstawa, ale chociażby, nie wiem, zarządzanie działami, zarządzanie ludźmi w sezonie czasami dochodziło do 100 osób, którymi trzeba było gdzieś tam zarządzać, to nie są małe liczby, spotkania z menadżerami, spotkania z dyrektorami, podziały ról, podziały obowiązków, no myślę, że dużo mi pomogły i też otworzyły moje horyzonty i poszerzyły moje horyzonty i dzisiaj mi to pomaga w funkcjonowaniu, ale pewnego dnia mimo wszystko stwierdziłem, że to nie jest mój świat, to nie jest tak jak piłka nożna, to nie jest to, czym ja żyję, czym się tak naprawdę nakręcam, że mogę rozmawiać swobodnie, bo wiele, wiele spotkań czy wyjazdów, czy konferencji, no to były rozmowy o czymś, co ja się nie czuję swobodnie. Często gdzieś delikatnie chowałem, googlowałem, żeby w tej rozmowie może nie udawać się, o czym rozmawiamy, ale żeby jakieś gafy nie powiedzieć. No, ale podsumowując, pomogło mi to w życiu. Grałem jednocześnie w piłkę, grałem jednocześnie bardziej dla fanów. Właśnie skrzyknęliśmy się tutaj z Bartkiem Ślesarskim, Zakim, Marcin Mazurek, Marcin Kikut, czy wielu jeszcze innych chłopaków w Tarnowi. Ale jak się pojawia propozycja od kibiców Lecha Poznań, już widziałem, co tam się tworzy, widziałem te oprawy, widziałem kibiców dopingujących, to stwierdziłem, że jeszcze te 2-3 lata chciałbym do tej 40 pograć sobie przed tą publicznością i to był strzał w dziesiątkę, bo naprawdę projekt bardzo mocno się rozwija na zasadach profesjonalnych, bym rzekł, pomimo, że to jest czwartoligowy poziom, to jest wiele sekcji, futsal dzisiaj pierwsza liga, jest koszykówka, która również wysoko gra w swoich rozgrywkach, jest sekcja kolarska, wszystko jest naprawdę prowadzone jak na klub wielosekcyjny, bardzo profesjonalnie, więc trzymam kciuki, kibice mi zgotowali mega pożegnanie, nie spodziewałem się tego, przeżyłem naprawdę fantastyczne chwilę na tym ostatnim meczu, pomimo ulewy, która przeszła nad Poznaniem, czyli taki mały Dubaj był, że wszystko pływało, a wtedy sporo osób przyszło. Także to są fajne chwile. Naprawdę nie oczekiwałem tego. Byłem lekko, może nawet nie, że stremowany, może złe słowo. Nie chciałem, nie miałem potrzeby tego, ale gdy im bliżej tego było i widziałem, że sporo osób pozytywnie, czy w wiadomościach, czy w telefonach, które odbierałem i tych osób, co przyszły, to jest coś miłego, na pewno. O, niezręcznie mi było. Tak, na początku niezręcznie się tak czułem, że być może ktoś inny bardziej to potrzebuje, ale gdzie ja, po co mi to? Że już trochę byłeś a jeszcze, tak. Jeszcze takie druga powtórka, rozumiem. Ale to było mega miłe, bo to było tak naprawdę pierwsze i jedyne takie zakończenie, które gdzieś tam miałem, którego się też nie spodziewałem, więc to było super. I tak jak tutaj mówiliśmy o fabryce, że to robię na co dzień, no to gdzieś tam jestem takim jakby skautowo od relacji z zawodnikami, od finalizacji jest Tomek, od rozmów z klubami jest Szymon z Tomkiem, więc chłopacy, którzy gdzieś tam dopinają te szczegóły, umówi to wszystko i ja się spełniam w tej roli. Znam bardzo dobrze środowisko piłki młodzieżowej, myślę, że nawet coraz lepiej, jeżeli chodzi o Polskę, wręcz dzisiaj myślę, że nie zaskoczysz mnie topowymi chłopakami od takiego 14 roku życia, więc tutaj tą bazę w głowie mam i to jest mój świat. Szkółka piłkarska, bym to myślał, przede wszystkim chciałem założyć coś, co dzisiaj
się nie dzieje, co się złego dzieje w akademiach, co się dzieje złego w szkółkach, czyli totalne najpierw zbudowanie podstaw, struktur klubu, krok po kroku, postawienie na rodzinną atmosferę, barwy. Barwy mamy fioletowo-żółci, więc jesteśmy, nie ukrywam, spoglądamy na rynek amerykański, wszystkie bejsbolówki, czapki, kurtki, ubieramy rodziców, ubieramy dzieciaki, więc podążacie za trendami. Podążamy za trendami, to jest moja jakby też taka wizja tego wszystkiego, ale również osób, które mi to pomagają robić. I się fajnie to rozwija. Jeszcze wracając do tego, również chciałem postawić, żeby walczyć z tą presją w wyniku rodziców, z presją dzieciaków, z emocjami, że mimo wszystko krok po kroku. Rozwijaj się przez sport, wychowujemy przez sport. Ciesz się, że dziecko chce uprawiać ten sport, bo w dobie dzisiejszych świata, w którym się znajdujemy, nie jest to normalne, jak było kiedyś. A później przyjdzie, jak stary, będziesz się rozwijał, będziesz grał w tą piłkę, będziesz dobry i będziesz się temu poświęcał i będzie to twoją pasją, to prędzej czy później wpadniesz komuś w oko, a nie w wieku 10 lat obrazi się, od razu na... że wkurzony, że tata, że Filipek, a nie jego Filipek, a Krzysiu, sąsiad został królem strzelców i rodziny są skłócone. No, w ciężkim szoku byłem, ale walczymy z tym i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. I oprócz tego obozy, turnieje, także turbo obóz już dzisiaj z marką ogólnopolską, bo to nie związane ze szkółką, tylko znowu... oddzielna jakby działalność. Oddzielna chmura. Też mam super już ludzi, którzy mi to prowadzą, którzy już znają moją zajawkę. Tak naprawdę ja doglądam sobie wieczorem to wszystko, pilnuję, co bym zrobił raz na dwa tygodnie, może porozmawiam sobie z kimś, ale pomysły moje, realizacja, już mam coraz więcej osób, ale to jest nadal cały czas faza rozwoju, ale polecam, bo mimo wszystko staramy się, pomimo warunków, które mamy, stawiać na to, żeby to było na zdrowych relacjach, profesjonalne, na etap, w którym się znajdujemy. Nie opowiadamy jakichś niestworzonych rzeczy, ale przede wszystkim uśmiech dziecka, żeby był, także tyle. Czyli coś tam udaje ci się zarobić na chleb z masłem? Na razie generalnie jak to ja inwestuję w swoje projekty. No trzeba zainwestować, żeby później coś wyciągnąć. Dokładnie. Z tego wszystkiego. Dobra, to zmierzając, myślę już ku końcowi, mam takie ostatnie pytanie poznańskie typowo. Nie wiem, czy jesteś zorientowany w temacie właśnie tego tutaj, nie chcę tylko rozmawiać o Lechu, ale to, że Warcie właśnie, bo Warta ma problem teraz ze swoim domem, którym mógłby zostać stadion miejski, który jest z nazwy stadionem miejskim, ale jak wiadomo, tutaj problem natury logistycznej, tak strukturalnej i finansowej też Warty powoduje, że nie wiadomo, czy przystąpią do rozgrywek pierwszej ligi, kwestia licencji, kwestia wielu, wielu rzeczy. Czy ty w ogóle patrzysz na to, stając po którejkolwiek stronie, jesteś w tym neutralny, jak to oceniasz, no bo te działania Warty też pewnie obserwowałeś przez wiele, wiele lat i widziałeś, co się dzieje, znasz też historię. Od środka przyznam ci szczerze, że nie znam i wiem, że słyszę dwie strony tak naprawdę i nie znam tej prawdy, która jest na ten moment, czy to chodzi o stadion, czy to Warta będzie mocna, czy Warta, też pojawiają się głosy, że zniknie z piłkarskiej mapy. Nie wiem, to bardziej są te pogłoski i też bym nie chciał tutaj się wypowiadać, bo jeżeli wiedzy nie mam, to mogę tylko zaszkodzić. Czy chciałbyś dwa kluby w Poznaniu? Bardzo bym chciał, żeby były, bo uważam, że to było coś fajnego, bardzo fajnego, te derby chociażby Poznania, że kibice między sobą siedzą i nie ma tutaj żadnej nienawiści pomiędzy klubami. Jest to fajne, warto to pielęgnować i trzymam kciuki za Wartę, bo jest to klub, który również dzisiaj akademię rozbudowuje bardzo fajnie, jest bardzo fajne struktury są zbudowane. Żal by to było, żeby to się mogło w jakimś tam stopniu rozjechać, bo akademia dzisiaj Warty jest coraz bardziej ceniona, coraz wielu lepszych zawodników tam trafia i spod ich skrzydeł wychodzi. To jest przydatna, myślę, alternatywa dla samego Lecha Poznań, a zresztą zdrowa konkurencja zawsze jest przydatna. Dokładnie, bo to powoduje, tak. że jeden klub wzrasta dokładnie dzięki tak. drugiemu, nie? Dokładnie tak, a myślę, że jeżeli chodzi tutaj o kibiców, no to wiadomo, że Lech jest bezsprzecznie, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, jeżeli chodzi o sam Poznań, a Warta jest tym klubem, który ma swój plan, swoją wizję, miał gdzieś w Ekstraklasie i rozbudowa gdzieś tam tego stadionu, no jest na pewno problemem. Bożeju, bardzo ci dziękuję, mam mały upominek dla ciebie. Wow. Od partnera kanału
Super. Catering 5 posiłków dziennie, masz 3 dni, możesz, nie musisz gotować przez 3 dni. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Tu jest w środku voucher. Dziękuję bardzo. Kod futbolownia. Dziękuję bardzo. Kod futbolownia dla Was, 25% rabatu. Zapraszam bardzo serdecznie do skorzystania. A Ty możesz sobie właśnie skorzystać z tego vouchera. Słuchaj, czego Ci życzyć? No, po 40 zdrowia teraz przegląd, zdrowia. Gwarancja się skończyła, to... po gwarancji, tak? Dobrze, jeżeli masz dwa słowa do kibiców, możesz coś tam zachęcić, powiedzieć? Chciałbym wszystkich zaprosić też tutaj do hotelu Ilon na tą strefę kibica Euro, bo uważam, że jest to bardzo, bardzo fajne miejsce i przede wszystkim nowe na mapie Poznania, a także 15 czerwca, myślę, że już za chwilę pojawi się jakiś plakat, będzie taka możliwość spotkania zawodników Lecha Poznań, zdobywców Pucharu Polski z 2004 roku. Spotykamy się po 20 latach właśnie tutaj w tym miejscu i zachęcam do takiego krótkiego spotkania z chłopakami, bo też na pewno będzie miło porozmawiać z kibicami. Będzie się działo na pewno tutaj sporo w trakcie Euro i już przed Euro się dzieje, bo my nagrywamy wywiad, za moment jest właśnie to spotkanie jubileuszowe, będą mecze Euro, będzie się bardzo dużo działo, także zapraszam, również zachęcam do odwiedzania hotelu Ilon na poznańskich Podolanach, ulica Szarych Szeregów 16. Informacje na pewno znajdziecie na moich social mediach. Odsyłam oczywiście do nich. Futbolownia znajdziecie mnie na wszystkich platformach, od Facebooka, przez TikToka i Instagrama i X-a. I wszystko, co tam się da, praktycznie wszędzie jestem. Zachęcam oczywiście też do oglądania innych wywiadów, innych rozmów, bo tych też jest bardzo dużo. Przypominam, kod futbolownia, catering 5 posiłków dziennie. Błażejowi bardzo jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.